Cześć, dzień dobry, Grzegorz Wawro. Witam Was na kanale Grzegorz Wawro w cyklu Posłuchaj Grzegorza. W którymś z ostatnich odcinków powiedziałem Wam, że będę nawiązywał teraz do książek Stanisława Lema, ponieważ uważam, że te książki są bardzo aktualne. O wiele bardziej aktualne niż wtedy, kiedy Lem je pisał i o wiele bardziej aktualne niż 20-30 lat temu, a nawet 10 lat temu. Nie będzie to taki odcinek typowy książki, o których pamiętam, mam taki cykl u siebie na kanale. Trochę inaczej. Chcę Was zachęcić do czytania tej książki, ale tylko na podstawie jednego fragmentu, w zasadzie jednego stwierdzenia, które padło na końcu tej książki, o którym zaraz Wam powiem. Wcześniej chciałem Was jednak prosić o lajki, subskrypcje i komentarze do tego odcinka. Jak również przypominam, że w zakładce Społeczność jest wpis, pod którym możecie zadawać pytania, na które będę odpowiadał w ostatnią niedzielę miesiąca. Książka ma tytuł Eden. Jest to wczesny Lem, 58 rok, więc jest to wczesny Lem. Książka mówi o tym, że rakieta z astronautami z Ziemi przelatywała obok pewnej planety, która spodobała się astronautom. Chcieli się przyjrzeć, zahaczyli o atmosferę, no i planeta musiała lądować na tej planecie. Niekoniecznie regulaminowo, ponieważ wyryła się dziobem w Ziemię i była to planeta, na której dało się żyć, na której można było oddychać i na której były istoty inteligentne. Udało im się uratować, no i przygody, prawda? Poznawanie planety, rozpoznanie istot inteligentnych. Nazywali je dubeltami. Nie będę opowiadał fabuły, bo to nie ma sensu. Chcę Wam powiedzieć jeden fragment, czy jedną konkluzję, która pojawiła się na końcu tej książki, kiedy jeden z dubeltów przyszedł do Ziemian i dzięki komputerowi, który był nazywany kalkulatorem, udało się z nim jakoś tam porozumieć i dowiedzieli się, jaki system panował, można powiedzieć polityczny, jaki panował kiedyś na tej planecie i jaki panował w momencie, kiedy Ziemianie tam wylądowali. Konkluzja była taka, że jest to system tyranii informacji. Ktoś to tak nazwał, a ktoś drugi powiedział, że tyrania informacji jest o wiele gorsza niż tyrania fizyczna, ponieważ nie ma zmaterializowanego wroga. W przypadku tyranii fizycznej jest wróg, któremu można się przeciwstawić. W przypadku tyranii informacji nie ma takiego wroga, więc to tak naprawdę rozbraja ludzi, którzy są tą tyranią objęci, czy są ofiarami tej tyranii. Prawdę mówiąc, za nie mówiłem, bo tak naprawdę uświadomiłem sobie, że my żyjemy w czasach tyranii informacji. Tyranii informacji, gdzie nie można zidentyfikować i zmaterializować wroga, tyrana, który nas tyranizuje. Lem po prostu dla mnie był geniuszem, wizjonerem, żeby nie powiedzieć jasnowidzem. Czym bardziej go czytam, tym bardziej nie mogę wyjść z podziwu. A czytam to po raz drugi lub trzeci, wiele z tych książek. Tyrania informacji. Wpadlibyście na to? To jest genialne. Zobaczcie, w jakim świecie żyjemy. Pojawia się mnóstwo informacji, które mają bezpośredni wpływ na nasze życie, na nasze decyzje, na nasze emocje, które nas kształtują, które decydują o naszych wyborach, o sposobie wydawania pieniędzy, o tym, co kupujemy, o tym, gdzie mieszkamy, jak planujemy swoje życie, jak się edukujemy. Wszystko to jest dzięki informacjom, które do nas docierają. Informacjom, które mogą spowodować, że będziemy żyć w super czasach, ewentualnie, że będziemy żyć w koszmarnych czasach. W czasach, kiedy nie ma tyranii informacji, informacje
nie są cenzurowane, nie są manipulowane i docierają do nas z różnych stron różne informacje, które ze sobą się kłócą, wspierają, popierają na równych zasadach. My żyjemy w czasach, kiedy są jedynie słuszne informacje przekazywane jako jedyne prawdziwe informacje, a każdy, kto nie chce się podporządkować tej teorii, że to są jedyne informacje, zostaje ruską onucą, hejterem, zostaje foliarzem i próbuje się go zepchnąć na margines społeczny. Ludźmi, którzy są na poziomie, ludzie, którzy są szanowani, to są ludzie, którzy ulegli tyranii i słuchają jedynie słusznych informacji. Jedynie prawdziwych informacji, jedynie sprawdzonych informacji. Dotyczy to zarówno zdrowia, patrz Dawid XIX i cała ta wariacka, nazwijmy to wariackim okresem, który spowodował, że ludzie po prostu ponieśli straszne straty materialne, moralne, fizyczne, tak? Była jedyna słuszna droga, prawie na całym świecie. Jedyne słuszne wybory, jedyne słuszne postępowanie i jedyne słuszne leczenie. Kolejny przykład jest planeta i ochrona planety przed człowiekiem. Jest jedyny słuszny przekaz, jest jedyny konsensus naukowy i każdy, kto się przeciwstawia, jest wrogiem ludu, jest wrogiem tyrana informacji. Informacje są generowane przez największe media światowe w bardzo podobny sposób w bardzo wielu państwach, a ci, którzy mają czelność i jeszcze mają możliwości mówienia czegoś innego, są marginalizowani i ośmieszani. I załóżmy, że jest nas jakaś grupa, jakaś duża grupa ludzi zebrała się, tak? Zebrała się duża grupa ludzi, mówimy, obalimy tego tyrana. No ale kogo mamy obalić? Tak? Kiedy był malarz akwarelista, można było go obalić. Można było przeprowadzić zamach, można było wywołać wół i można było go pokonać. Kiedy z drugiej strony był inny wariat, to sam, tak? Innego można było odstrzelić. W Afryce Amerykanie są w tym mistrzami. Zawsze, jak już przestaje być potrzebny jakiś tyran, z którym współpracowali, to go odstrzeliwują w ten czy w inny sposób. Albo trucizna, wszystko jedno. Nie ma takiego przeciwnika, z którym moglibyśmy pójść i walczyć. No bo z kim będziemy walczyć? Kto generuje te informacje? Oczywiście można dotrzeć do poszczególnych nazwisk, ale się okaże, że ten człowiek odpowiada za jakiś tam fragment. A tak naprawdę ta sama informacja, ten sam jedynie słuszny przekaz pojawia się na całym świecie i nie wiadomo, kto go przekazał. Z Unią Europejską będziemy walczyć dobrze, ale w Ameryce też się pojawia, w Australii, na Nowej Zelandii. Tak? Bardzo często w Chinach też się pojawia podobny przekaz, czy w innych państwach afrykańskich. Tak? Wszystko zależy, kto jest właścicielem mediów. Więc pójdźmy i walczmy, ale co możemy zrobić tak naprawdę? Problem jest jeszcze większy, bo jest pokolenie ludzi, którzy pamiętają czasy wolności słowa, tak jak ja, starają się walczyć o przywrócenie wolności słowa, o zrzucenie tej tyranii. Ale ja nie mam dzieci, ale nasze dzieci, czyli naszego pokolenia, one się wychowały w tyranii informacji. Wychowały się w tyranii informacji i nie bardzo znają inną rzeczywistość. Dla nich ten przekaz, który jest główny, jedynie słuszny i powoduje, że nie jesteś na marginesie społecznym, że jeżeli słuchasz tego przekazu i popierasz ten główny przekaz, jeżeli ta informacja jest dla ciebie jedyną słuszną, jesteś dobry, bo jesteś wśród większości, jest sytuacją normalną. I coraz mniej pojawia się ludzi, takich jak ja, czy moje środowisko, do którego należę, którzy pamiętają, czym jest wolność słowa i tak dalej. To tak jak zwierzę, które wychowywa się w niewoli. Jak się go wypuści na wolność, to najczęściej zginie, z wyjątkiem świni. Świnia sobie poradzi. To jest jedno z najlepiej adaptujących się zwierząt na naszej planecie. I my jesteśmy takimi zwierzętami, które żyją w tyranii informacji,
To stało się możliwe w momencie, kiedy powstała technologia środków masowego przekazu. Kiedyś telewizja, ale to jeszcze było za mało. Telewizja to było za mało. Teraz pojawił się internet, a największym dramatem jest smartfon. Wiele badań wskazuje na to, że kiedy pojawił się smartfon, bardzo dużo się w tej sprawie zmieniło. Zmienił się sposób wychowania, sposób kontaktów międzyludzkich, sposób relacji międzyludzkich. To jest narzędzie, przez które robimy przelewy bardzo często. Docierają do nas różnego rodzaju informacje i generalnie to jest nasze życie dziś. Co możemy zrobić? Możemy walczyć. Nigdy nie wiadomo, jak się to wszystko ułoży. Ja oczywiście wierzę, że każda tyrania się kiedyś kończy i tyrania informacji też się skończy. Potrzeba ludzi, którzy będą chcieli o to powalczyć sobie. Trzeba ludzi, którzy będą tłumaczyć młodym osobom, zwłaszcza młodym, które ulegają tej manii, duża ich część ulega tej manii, że trzeba tłumaczyć, na czym polega wolność i wolność słowa. Trzeba tłumaczyć, na czym polega spór, prawda. Że prawda polega na, że docieranie do prawdy polega na ścieraniu się różnych teorii, różnych wizji świata, na przekonywaniu się nawzajem i udowadnianiu drugiej stronie, że się myli. Że jeżeli jest jeden słuszny przekaz, to jest jeden słuszny przekaz przez kogoś wymyślony, który niekoniecznie ma cokolwiek wspólnego z prawdą. I cóż można powiedzieć? Czytałem Nowy Wspaniały Świat Huxleya. Czytałem oczywiście Orwella książki, rok 1984. Czytam teraz Lema. Wszyscy ci ludzie na swój sposób przewidzieli to, co nas czeka. Każdy z nich miał po trosze racji. Ja jednak wierzę, że człowiek to jest coś więcej niż zwierzę i że prędzej czy później zrzucimy te kajdany tyranii. Prawdopodobnie dojdzie do tego w jakiś dramatyczny sposób, ponieważ takie rzeczy nie zmieniają się ewolucyjnie, tylko raczej dramatycznie, jakaś W. No może się mylę. Jestem bardzo ciekawy, co wy na ten temat myślicie. I jestem ciekawy, czy zdajecie sobie z tego sprawę, że być może żyjemy w czasach najgorszej tyranii, tyranii informacji i drugiej tyranii, kiedy jeden z pierwszych moich odcinków nagrałem, ale być może go powtórzę, bo to był jeden z pierwszych, więc słaby bardzo. Terror równouprawnienia. To są tyrania i terror, które odbierają nam człowieczeństwo, które powodują, że stajemy się niewolnikami, ale niewolnikami na własne życzenie. Niewolnikami bez strażników, ponieważ terror równouprawnienia i tyrania informacji powodują tak zwaną autocenzurę. I my sami tak naprawdę narzucamy na siebie kajdany, stosując autocenzurę i dostosowując się do większości po to, żeby uniknąć dyskomfortu. Żeby uniknąć konfrontacji. Żeby mieć święty spokój. Mało optymistycznie, ale myślę sobie, że przed wyborami do Europarlamentu warto o tym pamiętać. Bo z całą pewnością, jeżeli jest więcej niż jedno jądro tyranii informacji, to jedno z większych jąder jest w Brukseli. Czyli w Berlinie. Także podejmujcie mądre i świadome decyzje. Najlepszego.